Captain Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone wraz z nową Halloweenową aktualizacją, która zostanie wprowadzona do gry na dniach. A wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodany nowy chromatyczny zadymiarz oraz nowe Halloweenowe skiny. Jeżeli mowa o skinach, to postanowiłem, że dzisiaj rozdam wam 100 zł PST właśnie na takie skiny. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w takim konkursie, no to wystarczy strzelić łapeczkę w górę, napiszesz w komentarzu, który skin Halloweenowy w dzisiejszym odcinku dzisiaj najbardziej podobał. No i oczywiście wpiszesz kodzik Farel do sklepu w grze Brawl Stars. A teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich kochanych widzów, którzy wspierają mnie z kodem Farel i podesłali mi filmiki, jak robią zakupy i dzięki temu wygrali kody PST o wartości Megaboxa. Dziękuję jeszcze za wsparcie. Pamiętajcie, że kodzik resetuje się co tydzień. Wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie, a kod wam automatycznie wpisze się do sklepu. Więc teraz, moi kochani, lecimy z omawianiem Brawl Talka. Na samym początku cała ekipa jest przebrana za różne kultowe postacie z filmów. Paula przebrała się za ojca chrzestnego oraz dziewczynkę z horroru The Ring. Natomiast Dany przebrał się za rekina z horroru Szczęki i za postać komediową Charlie Chaplina. Dwóch kolejnych postaci nie kojarzę, więc to jest zadanie dla was. Aby rozpoznać te postacie i napisać w komentarzu, jak się nazywają i z jakiego filmu pochodzą. Dany odgrywa standardową scenkę i mówi: chwytajcie popcorn i szykujcie się na 9. sezon Brawlywood. Panie i panowie, pozwólcie, że wam teraz przedstawię nowego zadymiarza, czyli Lolę. Nowy chromatyczny zadymiarz tego sezonu jest gwiazdą filmową w Brawlywood, która ma obsesję na swoim punkcie. Zrobi wszystko, aby być w świetle reflektorów. Uwielbia wszelkiego rodzaju świecidełka. W swoim głównym ataku używa diamentowych oczu swojego szalu ze sztucznego lisa, aby wystrzelić świecące gwiazdki, które zadają obrażenia w wąskim i średnim zasięgu. Czego to oni nie wymyślą? Jej super atak polega na tym, że wyrzuca ona swój diamentowy naszyjnik na podłogę. Wykonuje przez to sceniczną sztuczkę, która tworzy jej identyczny duplikat. Ten klon ma mniej życia niż Lola, ale śledzi jej ruchy i odwzorowuje jej moce. Więc jeśli Lola zaatakuje, to jej duplikat również. Brzmi to naprawdę mega ciekawe, kiedy użyjemy ultimate ataku Loli, postawi nam się klon, jak odwrócimy się w prawo, strzelimy, nasz klon zrobi to samo. Nie będzie to tak jak w przypadku Tary, gdzie rzuciliśmy ultimate atak i tymi klonami grały boty. Teraz będziemy mogli sami po prostu sterować naszym losem w grze Brawl Stars. No, nie mogę się już doczekać nowej zadymiary. Oczywiście Lola dostaje swój nowy skin, czyli Chola. Chola ma bardzo luźny styl. Na rękach ma opuszczoną jakąś kurteczkę, czy to jest koszula w kratę. No i oczywiście na szyi wisi wielki diamentowy wisior. Tym razem jej lis, z którego strzela, ma kolor fioletowy i kompletnie nie wiem, do jakiego filmu, do jakiego przebrania, do jakiej postaci jest nawiązanie, jeżeli chodzi o Cholę. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. No i moi kochani, Bull również otrzyma nowy skin i będzie to jeden z lepszych skinów do Bulla. B800, skin do Bulla inspirowanym filmem Terminator. Ten skin idealnie pasuje do Bulla, ponieważ Bull, wiadomo, jest mega twardzielem w grze Brawl Stars, no a teraz połowa jego ciała to jest cyborg. Ja koniecznie będę musiał mieć takiego skina w szafce. Czas na nowe skiny, a resztę obsady Brawlywood stanowią Serge Kong, czyli oczywiście nawiązanie do King Konga. No i teraz Serge jest przebrany za małpę, za wielkiego goryla. Jestem mega ciekaw, jak ta małpa będzie się przemieniała wraz z różnymi ewolucjami Serge'a, bo jak dobrze wiemy, Serge ma 3 ewolucje. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja daję temu skinowi 10 na 10. Skoro mowa o małpach, no to zapraszam wszystkich oczywiście na pixieshop.pl po przekozackie gamingowe koszulki. Jak widzicie, ta koszulka jest dla spoconych playerów. Jest to napocona małpa, która gra na kontrolerze i przy okazji popija sobie monsterka. Do każdego zamówienia oczywiście wręczane są moje zdjęcia oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Dorzucamy jeszcze wlepki, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Jedna z moich ulubionych legend, Kruk, otrzymał również nowego skina, Captain Crow. Jest to oczywiście nawiązanie do Kapitana Ameryki i teraz Kruczek będzie też posiadał pelerynę. Już się nie mogę doczekać, aż przetestuję wszystkie nowe skiny w grze, a taki odcinek pojawi się już na dniach. Tylko dostanę możliwość, aby to dla was nagrać. Kolejnym skinem jest Ghostbuster Gale, a dokładnie Squeakbuster Gale, ponieważ Squeak w tym sezonie będzie duchem. Bardzo fajnie to nawiązali, jak widzimy, Gale ma nowe animacje, strzela teraz w postaci Squeaka i na jego armatce, która wciąga duchy, jest narysowany duch Squeak. Oczywiście nie byłoby wielkiego show w Brawlywood bez reżysera.
a panem reżyserzu został Buzz. Tylko tym razem Buzz w ręku trzyma taśmę filmową i atakuje prawdopodobnie biletami, pieniądzami. Na chwilę obecną nie jestem w stanie rozpoznać, co to jest. Nasza urocza dziewczynka Jessie doczekała się remodelu. Teraz jest ładniejsza i piękniejsza. Jessie również otrzyma nowego skina i jest to chyba nawiązanie do filmu Kobieta Kot. Kot włamywacz Jessie, złodziejka pucharków, dołączy do Brawl Stars wraz z finałami w listopadzie. W tym roku nastąpi całkowita zmiana sposobu oglądania i interakcji podczas finałów. Będziemy mieli możliwość obstawiania wyników gier i otrzymywania darmowych nagród, między innymi nowy skin do Jessie. Więc jeśli chcecie mieć szansę na wcześniejsze odblokowanie tego skina, obserwujcie esportowy kanał Brawl Stars i nie przegapcie finałów 26 listopada. A jeżeli chcielibyście wesprzeć proplayerów Brawl Stars, sprawdźcie ofertę esportową w swoim sklepie. Do gry dodano również nowe piny, nowe animacje oraz nowe złote i srebrne skiny. Do takich postaci jak Amber, Karl, Colette, Dynamite i Bibi. No i w tym momencie pojawia się Frank, główny boss przebrany za wampira i pyta nas, czy zapomnieliście o Halloween? W tym sezonie zostaną dodane 4 upiorne nowe skiny. Bagienny Jin, który łudząco mi przypomina skina z Fortnite. Przypadek? Nie sądzę. Oraz duch Squeak, o którym wam przed chwilą mówiłem. Jest przekozacki, jest to duch z łańcuchem na szyi. Stu także otrzyma nowego skina i jest to jeździec bez głowy Stu. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu Ghost Rider. Sam uważam, że skin jest naprawdę mega, mega fajny. A najlepsze rozbawiło mnie na samym końcu, ponieważ Pan P teraz będzie wampirem. Hrabia Pengula, Pan P teraz ma zęby wampira i będzie wszystkich zjadał, ponieważ jest hrabią i ma prawie 60 tysięcy lat. Niewidzialni zadymiarze powrócą wraz z nową modyfikacją do każdego trybu gry. Zadymiarze staną się niewidzialni co 7 sekund na 7 sekund, więc bądźcie ostrożni. Powiem wam szczerze, że jestem mega ciekawy, teraz wszyscy będą mogli znikać. Wyobraźcie sobie na przykład takiego Franka na niewidzce od Leona. No, ciekawa sprawa, co? Zmiany w klubach oczywiście zostaną przesunięte na kolejny miesiąc, a więcej informacji niestety dowiemy dopiero się w listopadzie, więc prawdopodobnie nowe kluby wystartują dopiero w grudniu. Ja tak obstawiam. Podsumowując dzisiejszy Brawl Talk, zostaną dodane nowe skiny, nowa postać, no i nowe modyfikacje do trybów. Czy to dużo? Sami ocencie w komentarzu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ na dniach pojawią się odcinki, gdzie będziemy testowali przedpremierowo nowego zadymiarza, wszystkie nowe skiny, no i przygotowałem też dla was pewną niespodziankę. Ale to dowiecie się już niedługo. Więc moi kochani, zapraszam jeszcze raz wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, dzięki czemu możecie fajnie wyglądać, a przy okazji mi wesprzeć. Ja dziękuję wszystkim za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze, cześć! Ha 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 ha!